Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałem pogratulować też drużynie gospodarzy za udany sezon, bo oni zrealizowali swoje cele. My również zrealizowaliśmy swój cel minimum, jakim jest awans do górnej ósemki. Także tutaj gratuluję moim zawodnikom. Gratuluję również trenerowi Maskoliunasowi, który przez większą część sezonu prowadził tutaj ten zespół i odniósł wiele ważnych zwycięstw, jak chociażby wygrana w Zgorzelcu, czy wygrana ze Stelmetem, i na pewno no, kawał dobrej pracy tutaj zrobił z zespołem i z poszczególnymi zawodnikami. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj kilku kibiców naszych przyjechało na mecz nam pomóc tutaj. Także tutaj wielkie słowa uznania, bo przejechać 600 kilometrów, to jest, żeby zobaczyć mecz Treflat, no to jest coś, jesteśmy im za to wdzięczni. No cóż, sam mecz myślę, że był pod naszą kontrolą, aczkolwiek no ta ostatnia kwarta no zepsuła troszeczkę ten pozytywny obraz, który przez 30 minut tutaj po sobie pozostawialiśmy, ale no taki jest w tym roku niestety urok naszego Trefla Sopot. We won a game, but you know it was a very bad game. You know, we played 50% of the game. You know, we was up 20. You know, we can't play like that going into the playoffs. You know, Lublin, they came out and they gave us everything they had. But like I said, we can't do that going into the playoffs, because we're gonna play a team that's really good in the playoffs. And we got to go in there. We got to play together. The whole before going into the game, coach told us we need all 12 players to win this game. And you know, we can't win games if we playing with one or two players. You know, we need everybody to win games. And you know, we played great team defense at times, and we went up by 20 points. And then we just started making dumb mistakes, not getting back on offense. You know, making stupid turnovers. You know, and they got back in the game. You know, we ended up winning by 10 points. You know. Like I said, we won the game, but you know, we're not happy. We're not satisfied. You know, we got to go in this week and watch film and get better and get ready for the playoffs and just put this game behind us and try to get better this weekend practice and everybody come out and play hard and you know, hope that we can make a run. Gratuluję Treflowi. Dzisiaj zdecydowanie miał większą determinację do tego, żeby odnieść zwycięstwo i zagrać w playoffach. Udało im się, grali bardzo skutecznie, 50% za 3. U nas za dużo fal, może zawodnicy też tak do tego podchodzili, lepiej lub gorzej. Nie możemy mieć 50% skuteczności z linii rzutów wolnych, 200 wolnych nie trafiamy. Ale tak jeszcze w czwartej kwarcie doszliśmy ich i była szansa nastraszyć. W momencie, kiedy było minus 9, dwie kontry, dwie straty, szkoda. Ale no zdecydowanie pokazało to, że zespół walczył do samego końca, chciał pokazać się z jak najlepszej strony w ostatnim meczu. Szkoda, że się nie udało wygrać ostatniego spotkania. Tyle, podsumowanie sezonu, a będzie jeszcze czas. Plan zrealizowaliśmy, nie zajęliśmy dwóch ostatnich miejsc. Chciałbym pogratulować drużynie Trefla zwycięstwa. Tak powiedział trener, mieliśmy 50% osobistych i graliśmy falami. Pierwsza kwarta w miarę ok, i czwarta w drugiej kwarcie, jak to przeważnie było, że w tym sezonie bywało, że mieliśmy przestoje i było na minus i w drugiej połowie musieliśmy zawsze gonić. Trochę to nas sił kosztowało. Po tym posie, tak jak mówi trener, było minus 9, mieliśmy dwa razy kontrę, nic z tego nie poszło. No i tyle. No. Nie wiem, tak podsumowanie sezonu, tak powiedział trener, przyjdzie na to czas. Ja na pewno chciałbym podziękować kibicom, którzy przychodzili na nasze mecze i nas wspierali. Nawet jak był czas, kiedy długi czas był, kiedy po prostu graliśmy bez wygranego meczu, a oni mimo tego przychodzili na halę licznie i nas wspierali. Ja to mogę im podziękować.